Piłkarze Zagłębia Lubin ponieśli największą porażkę na własnym boisku w historii występu w pierwszej lidze. Mecz rozstrzygnął się w drugiej połowie, kiedy myślący o zwycięstwie lubinianie zapomnieli, że futbol to też obrona. Co kilka minut gracze Ruchu Chorzów organizowali kontry, z których mogli zdobyć 7 bramek. Zdobyli 4. 49. minuta po bardzo dobrym rajdzie Jikii Śródwa. 75. Po oczekiwaniu, co zrobi piłka? Śródka. 78. Po nieudanej pułapce na spalonego? Bizacki. 88. Znowu nie do upilnowania przez piłkarzy Zagłębia? Śródwa. Losy trenera Lubinian Adama Topolskiego leżą w rękach działa.